W katedrze w Nowym Jorku papież Franciszek odprawił nieszpory dla duchowieństwa i osób konsekrowanych. Zanim rozpoczął homilię, zapewnił o modlitwie za ofiary tragedii w Mekce, gdzie zostało stratowanych ponad 700 osób. Franciszek zaproponował refleksję nad dwoma kwestiami, w nadziei, że może to być pomocą w wytrwaniu na drodze wierności Jezusowi Chrystusowi. Pierwsza kwestia dotyczyła ducha wdzięczności. Kapłani i osoby konsekrowane są wezwani, aby w swoim powołaniu znaleźć trwałe zadowolenie i nim promieniować. Zadajmy sobie pytanie, potrafimy wyliczyć otrzymane błogosławieństwa, czy też o nich zapomnieliśmy? Pytał papież. Drugą kwestią podjętą przez Franciszka była ciężka praca. Wskazał on, że duch wielkodusznej ofiarności może być tłumiony. Dzieje się tak, gdy ulegamy duchowej światowości, która osłabia zaangażowanie w posługę i pomniejsza zadziwienie pierwszego spotkania z Chrystusem. Inne zagrożenie wskazane przez Ojca Świętego to zazdrość o wolny czas. Odpoczynek jest potrzebny, podobnie jak czas na wytchnienie i osobiste ubogacanie się. Ale musimy nauczyć się odpoczywać w sposób bardziej chrześcijański i wielkoduszny, powiedział papież.